W gminie Brzostek trwają prace przy dwóch długo wyczekiwanych powiatowych inwestycjach. Jedną z nich jest budowa blisko 800-metrowego chodnika w Brzostku przy ulicy Słonecznej. Koszty zadania finansują wspólnie powiat dębicki, który przekazuje na ten cel 1 milion złotych oraz gmina Brzostek, która wydatkuje identyczną kwotę. Chciałbym podkreślić, że ta inwestycja jest przykładem bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym. I takim przykładem, że pomimo różnic często światopoglądowych czy politycznych, można się dogadać, można realizować wspólnie inwestycje, które są kluczowe i bardzo potrzebne dla mieszkańców. Bardzo dobra sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców tej ulicy, jak dzieci chodzących do szkoły. Także to jest taka naprawdę po tylu latach starania radość i mieszkańców, i nawet rozmawiałam z mieszkańcami. Także bardzo dziękujemy, jesteśmy ogromnie wdzięczni, że idzie tak to wszystko do przodu. Cieszymy się bardzo. Obecnie realizujemy etap pierwszy, czyli roboty brukarskie, roboty w zakresie odwodnienia, poszerzenia jezdni. Natomiast etap drugi będzie rozpoczęty w roku następnym i będzie obejmował roboty bitumiczne w zakresie jezdni. Aktualnie trwa również budowa chodnika o długości 1811 metrów w Brzostku i na wsi Brzosteckim. Koszt inwestycji oszacowano na 2 127 000 zł, z czego 1 127 000 to środki przeznaczane przez powiat dębicki, a 1 zł to pieniądze, które przekazuje gmina Brzostek. Osób starających się o wybudowanie tego chodnika było bardzo wiele. W tym miejscu należałoby wspomnieć tutaj o takich osobach jak Bartłomiej Zieja, czyli radny miejski Brzostecki, tutaj z nafie Brzosteckiego, były radny powiatowy, pan Leszek Bieniek, oraz zwłaszcza nasz obecny starosta Piotr Chęciek. Po tym jak Piotr Chęciek stał się starostą, było spotkanie na nafie Brzosteckim, którym głównym tematem właśnie była budowa chodniku na nafie Brzosteckim. Tam żeśmy debatowali, skąd te środki, jak się podzielimy udziałem finansowym razem z gminą Brzostek. I już wtedy, na samym początku tej kadencji, rozmawialiśmy o realizacji tego projektu. Doczekaliśmy się tego i w chwili obecnej trwają prace budowlane w tym zakresie. W gminie Brzostek w tym roku realizujemy dwie duże inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Łączna kwota to jest 4 miliony, bo 2 miliony dokłada gmina Brzostek, my ponad 2, także i w tym i w przyszłym roku wydamy na chodniki w gminie Brzostek bardzo dużą kwotę. Finał wszystkich prac w przypadku obu inwestycji zaplanowano na sierpień 2023 roku.